leciącym Onestem Madi, a dziś mam do was trzy pytania. Mieliście kiedyś urodziny? Mi też się zdarzyło. A oglądaliście kiedyś Harry'ego Pottera? Coś tam się obiło uszy, nie? Czarodzieje, Dumbledore. A czy waszym ojcem jest może detektyw Rutkowski? Haha, wiedziałem, że nie. Wiecie dlaczego? Bo gdybyście byli jego dziećmi, na bank byście mieli mega niesamowite i wypasione urodziny Harry Potter style, działo się na maksa, zobacz to. Nie widzę tu zbyt dużego sensu, żeby przedstawiać postać detektywa Rutkowskiego, także przejdźmy do niewinnego filmu, którego opis mówi: urodziny Krzysia Rutkowskiego w stylu Harry Potter. Maja i Krzysztof Rutkowski zorganizowali swojemu synowi niezapomniane ósme urodziny. Atrakcji nie brakowało. Nie było mowy o tym, żeby dzieci przez moment się nudziły. Warto zobaczyć, jak można w fajnym stylu zorganizować taki wyjątkowy dzień dla swojego dziecka. Może to nie 18 urodziny, ale każde są niepowtarzalne. Widzicie? Nawet opis jest niewinny. Pamiętajcie, moi drodzy, nawet jeśli kiedyś będziecie chcieli swojemu dziecku wyprawić cudowne urodziny, pamiętajcie w tym wszystkim o sobie. Im więcej, tym lepiej. Dlatego zachęcam was do subskrybowania, ponieważ zbliża się koniec roku, a lecimy po... No a jak już zareklamowaliście siebie, pokazaliście, jak bardzo bogato kochacie swoje dziecko, to nie zapomnijcie o kolejnej reklamie. Nie wiem jak was, ale mnie od zawsze mierziło wtrącanie kamery przed nos swojego dziecka, szczególnie w tak ważnym dniu. Jedno to coś tam udokumentować, zrobić jakieś zdjęcie, zrobić jakiś krótki film i bawić się dalej, a drugie to zrobić imprezę wyłącznie dla rodziców. Wybaczcie, może jestem za mało amerykański, w Stanach jest to normalne, żeby zrobić wszystko na pokaz. Dobra, a teraz głęboko spójrzcie mi w oczy, okej? Już patrzycie? Już? No to już dziś pobierzcie Raid Shadow Legends z link poniżej. I nieważne, czy film oglądasz na telefonie czy komputerze, link znajduje się w opisie i w przypiętym komentarzu. Raid Shadow Legends to obecnie jedna z najpopularniejszych gier na świecie i więcej rekomendacji chyba nie trzeba. Poza tym, tylko sami spójrzcie na te detale, szczegóły postaci i to, jak wyglądają same bitwy. Mnie porwało i szczerze to już wiem, co będę robił obżarty pierogami w święta, gdy będę z telefonem leżał na kanapie. Co nowego w grze? Hydra z sześcioma głowami. Głowa plagi zatruwa cię, wysysa i chroni się chmurą trucizny, która bardzo utrudnia trafienie. Głowa męki przeraża nieustannie, stosując prawdziwy strach na twoich bohaterach. Głowa psoty uwielbia twoje wzmocnienia i chce je wszystkie dla siebie. Głowa gniewu osłabia i prowokuje twoją drużynę, a po 15 trafieniach otrzymuje wzmocnienie o nazwie zemsta, potrajające siły ataku. Głowa rozkładu polega na załamaniu ciebie i wzmocnieniu jej sojuszników. Głowa cierpienia stosuje debuff zwany Pain Linkiem, który powoduje, że twoi bohaterowie otrzymują obrażenia za każdym razem, gdy atakujesz głowę cierpienia. A dodatkowo Raid rozdaje limitowanego bohatera każdemu graczowi. Simple, od teraz do 28 stycznia 2022 roku jest dostępny za darmo, zarówno dla nowych, jak i starych graczy w Raid. A żeby go zgarnąć, wystarczy logować się przez 7 dni. No a poza tym są święta, więc Raid ma pełny harmonogram świątecznych eventów ze specjalnymi wydarzeniami i turniejami, a nawet kilkoma nowymi wydarzeniami Fusion, które pomogą ci zdobyć niektórych niesamowitych świątecznych bohaterów Raid do swojej kolekcji. Naprawdę nigdy nie było lepszego momentu, żeby zacząć. Kliknij link w opisie, w przypiętym komentarzu lub zeskanuj mój kod QR, a otrzymasz epickiego bohatera Rektora Dratha. 200k srebra, jedno uzupełnienie energii, jedno doładowanie punktów doświadczenia i jeden starożytny odłamek, dzięki czemu będziesz mógł przyzywać niesamowitych czempionów, gdy tylko pojawisz się w grze. Cały ten skarb będzie czekał na ciebie o tutaj, tylko przez 30 kolejnych dni i tylko dla nowych graczy. Gdy już będziesz w grze, możesz znaleźć mnie pod nickiem Notlapin, gdzie gram Galekiem, czyli oczywiście Orkiem, a jeśli będziesz wystarczająco szybki, zapraszam do mojego klanu Ancymony Matiego. No i tyle, wystarczy, że klikniesz link w opisie, w przypiętym komentarzu albo zeskanujesz kod QR i widzimy się w grze. I po mu ta krótkofalówka. I żeby nie było, to tylko moje spostrzeżenie, że chłopiec czuje się niekomfortowo. Mogę się oczywiście mylić. Jak wspomniałem, mogę się mylić. Podoba mi się też, że na pierwszym planie nie jest rodzina, tylko Nuna wyeksponowana przez mamę. Tu jest Nuna, a tutaj rodzina. No i krótkofalówka. Jestem chyba zbyt głupi, żeby to zrozumieć. Dobra, bo ja ten film oglądam z wami na bieżąco. Obstawiajcie, ile razy pojawi się w tym filmie jeszcze reklama. Ja nic nie mówię, tak tylko zrobiłem wam przerwę od oglądania.
nadal nic, patrzę sobie tylko przez okno, nic się nie dzieje. Zakład, że nawet przy wyłączonej krótkofalowce ludzie po drugiej stronie słyszeliby te ciamkanie i mlaskanie Rutkowskiego? Detektyw Rutkowski z tą swoją krótkofalówką przypomina mi takiego wujka, który był na wakacjach, kupił sobie oryginalną złotą kietę i jak chce kogoś zawołać, to robi to o, w ten sposób. Ej, chodź na chwilę, chodź na chwilę. A jak chce komuś coś powiedzieć, no to wiadomo, słuchaj. Ewentualnie jak dziecko, które chodzi wszędzie ze swoim łukiem, które dostało od swoich rodziców na spotkaniu ze średniowieczem. Bo jak kobieta, która... Tych postaci z Harry'ego nie kojarzę. W jednym muszę pochwalić tę imprezę, faktycznie działo się na maksa. Nic nie umknie mojemu detektywistycznemu oku, panie detektywie Rutkowski. Jeśli mamy tu jakiegoś detektywa, proszę napiszcie, co właśnie powiedział detektyw Rutkowski. Przepraszam, że znowu przerywam, ale właśnie zauważyłem, że przez włosy detektywa Rutkowskiego widać balony. Musiałem się z wami z tym podzielić. No i pierwsza fajna scena w tym filmie. W końcu coś ciepłego, jest uśmiech, jest... Nie na długo, niestety. Tak mi się jakoś skojarzyło. Serio, ja nawet tego filmu nie chciałem robić w jakiś prześmiewczy, agresywny czy złośliwy sposób, ponieważ zaraz są święta, chłopak miał urodziny, więc i po co. Ale właśnie film, który miał być taki ciepły, miał wywołać uśmiech, ciepło na serduszku, jest tak cholernie smutny. O wiele więcej niż samego chłopca. Jest tu telefonów, jest tu pokazania prezentów, jest reklam, jest rodziców, którzy się świetnie bawią sami ze sobą. Śpiewanie piosenek urodzinowych powinno być w ogóle zakazane. Ludzie choć nie chcą śpiewają, a ty musisz stać i się uśmiechać i czekasz aż tylko wszyscy skończą śpiewać. Ewentualnie zaczniesz śpiewać razem z nimi. 100 lat dla samego siebie. To jest straszna tradycja. Zaraz przy całowaniu w policzek na przywitanie z ciośmi, ciociami na święta. Straszna sprawa, mówię wam. Ale oni mają świadomość, że tę piosenkę śpiewają 8-letniemu dziecku, nie? Samo zakończenie otrzymaliśmy oczywiście podziękowanie dla wszystkich, którzy stworzyli tą imprezę oraz urodziny w stylu Minecraft. Minecraft Birthday. Krzyś Rutkowski kończy 7 lat. Jedyne, co mogę wam powiedzieć, to że... Rodziny nie różniły się zbytnio od tych, które przed chwilą obejrzeliśmy. No i co, moi drodzy, mam tak po prostu was zostawić i nie powiedzieć żadnego słowa podsumowania? Niedługo mamy święta, moi drodzy, i muszę wam powiedzieć, że jak miałem kilka albo kilkanaście lat, to bardzo mi zależało na prezentach, albo te prezenty były takie może trochę nawet priorytetowe, że jak się dostało coś, co się bardzo chciało, to święta wtedy były udane. A w tym momencie mógłbym dostać skarpetki albo czekoladę, coś takiego symbolicznego, ponieważ... W tym momencie najbardziej zależy mi na tym, żeby z kimś po prostu spędzić ten czas fajnie. Uwielbiam święta, uwielbiam oglądać filmy świąteczne, ale żeby po prostu spędzić fajnie ten czas. I nie chcę wam powiedzieć, że nie znamy dnia ani godziny, ale takiego czasu wydaje mi się, że ostatnio jest coraz mniej nawet dla siebie. Ta cała sytuacja na świecie, która zażarła nam 1,5 roku, sprawiła, że trochę się chyba oddaliliśmy wszyscy od siebie. Nie wiem, może to jest tylko jakieś takie moje wyobrażenie, albo moje błędne myślenie, ale gdzieś to chyba sam zauważyłem, że ludzie dystansują się strasznie, że się sami boją o swoje zdrowie i życie i przez to ten dystans się jeszcze bardziej zwiększył. Mimo, że wcześniej już ludzie się dystansowali, to przez te 1,5 roku zwiększyło się to jeszcze bardziej. Także tak podsumowując te urodziny i nawiązując jednocześnie do świąt, pamiętajcie, moi drodzy, że jeśli już chcecie zrobić prezent, to dzieci się będą cieszyły. Dzieci najbardziej się będą cieszyły z tych prezentów. Natomiast
o wiele bardziej z prezentów będą dzieci się cieszyły i ludzie ogólnie będą się cieszyli z tego, jak spędzicie po prostu z nimi czas. Tak mi się wydaje, ja tak mam. Gadałem z kilkoma osobami, one też tak mają. Rzecz zawsze się może zepsuć. Rzecz to rzecz i tyle. A jak człowiek się zepsuje, to... No to co wtedy? Dziękuję wszystkim osobom wspierającym, które obejrzały ten film. Nie wiem, czy to będzie ostatni film w tym roku. Chyba jeszcze nie. Nie, na pewno nie. Jeszcze przed świętami jeszcze będzie jeden. No dobra, niech będzie. Wszystkiego dobrego, ale spokojnie. Jeszcze się zobaczymy. Przed nami jeszcze dzbany 2021, żebyście mieli co oglądać na święta. Spokojnie. Z pustymi rękoma was nie zostawię. Myślę o was. Pamiętajcie. Dziękuję wszystkim osobom wspierającym, które ten film zobaczyły wcześniej. Tu macie Instagrama, tu macie Select Shop. No i oczywiście tym razem zachęcam po prostu, żebyście subskrybowali. Czemu nie? Skoro już taki odcinek był o reklamach, no to tutaj... Nie wiem co, napis subskrybuj będzie? Nie wiem co tu będzie, nie wiem na co wskazuje nawet. Nie wiem, może coś innego tu wstaje. Pamiętajcie o co złego to nie ja trzymajcie się, cześć i bye. Powiem wam tak zupełnie poważnie, że niektóre osoby się chyba nie mogą pogodzić z tym, że tracą włosy albo że tych włosów nie mają, ale o wiele lepiej wyglądają ludzie, którzy zgolili się już na łyso, aniżeli zostawiają takie byle co na głowie. Serio. Idźcie do fryzjera, niech ktoś wam zrobi zdjęcie albo ładnie się ubierzcie i zobaczcie, że po fryzjerze z tą kępką włosów, która wam została, to nie. Jason Statham, pamiętajcie. Jason Statham.